Podcast Takie bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Braci Grimm w przekładzie Marcelego Tarnowskiego pod tytułem Pani Zima. Czyta Anna Samson Zonin. Pewna wdowa miała dwie córki, z których jedna była ładna i pracowita druga zaś brzydka i leniwa matka kochała jednak więcej brzydką i leniwą dziewczynkę gdyż była to jej rodzona córka zaś ładna i pracowita pasierbica musiała spełniać najcięższą robotę i być kopciuszkiem w domu biedna dziewczyna co dzień musiała siadać przy studni i prząść aż krew Ciekła jej z palców. Razu pewnego zdarzyło się, że od palców zakrwawiło się i wrzeciono. Dziewczyna nachyliła się nad studnią, aby je obmyć. Ale wrzeciono wymknęło się jej z ręki i wpadło do wody. Z płaczem pobiegła dziewczyna do macochy i opowiedziała jej, co się stało ale zła macocha wyłajała ją ostro i rzekła. Jeśli wrzuciłaś wrzeciono do studni, to musisz je także stamtąd wydobyć. Wróciła więc dziewczyna do studni, nie wiedząc co począć. W obawie przed gniewem macochy, wskoczyła do studni, aby wydobyć wrzeciono. W tej chwili straciła przytomność. A gdy się obudziła, znajdowała się na pięknej łące, oświetlonej blaskiem słonecznym i usianej tysiącami kwiatów. Poszła dziewczyna łąką przed siebie, aż doszła do wielkiego pieca pełnego chleba. A rumiane bochenki wołały: Ach, wyjm nas! Ach, wyjm nas! Bo się spalimy. Dawno już jesteśmy ubieczone. Dziewczyna zbliżyła się, wzięła łapatkę leżącą opodal i wyjęła wszystkie bochenki. Po pewnym czasie doszła do jabłoni, okrytej tysiącami dojrzałych jabłek, które wołały: Ach, strząśnij nas! Ach, strząśnij nas! Dawno już jesteśmy dojrzałe. Dziewczyna potrząsnęła drzewem, a wszystkie jabłka pospadały. Potem złożyła je na jedno miejsce i poszła dalej. Wreszcie doszła do małego domku, z którego wyglądała stara kobieta o wielkich zębach. Dziewczynka przelękła się bardzo i chciała uciekać. Ale staruszka rzekła, czego się boisz, drogie dziecię, zostań u mnie. Jeśli starannie wykonywać będziesz wszelką robotę. Niczego ci nie zabraknie. Musisz tylko uważać, ścieląc moje łóżko, abyś dobrze wytrząsała pościel, bo gdy pierze z niej leci, śnieg pada na ziemi. Jestem bowiem panią zimą. Ponieważ staruszka przemawiała łagodnie, nabrała dziewczynka odwagi i przyjęła u niej służbę wszelką pracę spełniała ku jej zadowoleniu i starannie wytrząsała pościel za to miała też u niej miłe życie nigdy nie usłyszała złego słowa a co dzień dostawała pieczeń i leguminę po pewnym czasie ogarnął dziewczynę smutek początkowo nie wiedziała sama czego jej brak ale potem zrozumiała że trapi ją tęsknota za domem rodzinnym. Chociaż było jej tu tysiąc razy lepiej niż u macochy, tęskniła jednak za domem. Wreszcie rzekła do pani Zimy: Tęskno mi za domem, a choć dobrze jest mi tu na dole, muszę jednak wrócić na górę, do domu. Bardzo to pięknie, rzekła pani Zima, że tęsknisz za domem. A że Służyłaś mi pilnie, sama cię odprowadzę. I powiodła ją pod wysokie wrota. Kiedy je otwarto, spadł na dziewczynkę złoty deszcz i tak przylgnął do niej, że cała była złotem pokryta. Oto nagroda za twoją pilność, rzekła pani Zima i oddała jej także wrzeciono, której wpadło do studni. Potem wrota zawarły się, a dziewczynka znalazła się na łące, w pobliżu domu swej macochy. A gdy wchodziła na podwórze, kogut, siedzący na płocie, zapiał. Kukuryku, nasza złota panienka, znów jest tu. Dziewczynka weszła do domu, a że cała okryta była złotem, macocha i siostra przyjęły ją dobrze. Opowiedziała im wszystko, co ją spotkało. A gdy macocha usłyszała o tym, chciała i swoją leniwą córkę posłać do pani Zimy, aby zdobyła także takie bogactwo. Kazała jej więc usiąść przy studni i przejść. Brzydka córka ukuła się w palec, wrzuciła zakrwawione wrzeciono do studni i sama skoczyła za nim. Jak i siostra jej, znalazła się na pięknej łące i poszła tą samą drogą. Gdy doszła do pieca, bochenki zawołały. Ach, wyjmij nas, wyjmij. Jesteśmy już upieczone. Ale leniwa dziewczyna odparła. Ma, mi się śni brudzić rąk. I poszła dalej. Gdy przybyła do jabłoni, jabłka zawołały. Ach, strząśnij nas, strząśnij. Jesteśmy już dojrzałe. Ale dziewczyna odparła. No ani mi się śni, mogłoby mi któryś spać na głowę. I poszła dalej. Gdy przybyła przed dom pani Zimy, nie przestraszyła się wcale, bo słyszała już o jej zębach. I wnet zgodziła się do niej na służbę. Pierwszego dnia wysilała się, aby być pilną i grzeczną, gdyż myślała o spodziewanej nagrodzie. Ale już następnego dnia. Poczęła zaniedbywać pracę, a na trzeci dzień wcale nie chciała wstać rano. Nie zaścieliła też łóżka pani Zimy i nie wytrząsała poduszek. To też wkrótce pani Zima wymówiła jej służbę. Leniwa dziewczyna rada była z tego i sądziła, że i na nią spadnie złoty deszcz. Pani Zima powiodła i ją pod wysokie wrota, ale zamiast złota. Spadł na nią deszcz smoły. Oto nagroda za twe lenistwo, rzekła pani Zima i zamknęła wrota. Wróciła więc leniwa dziewczyna do domu, cała oblana smołą. A kogut siedzący na płocie zapiał. Kukuryku, nasza brudna panienka znów jest tu. Zaś smoła. Tak się do niej przylepiła, że przez całe życie dziewczyna nie mogła jej zmyć. Koniec bajki.